Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która zupełnie niespodziewanie spowodowała u mnie totalny zastój czytelniczy, którą tak naprawdę bardzo się rozczarowałam, a zupełnie tego nie spodziewałam się, zaczynając czytać. Jest to Niewidzialne życie Adilaru V. Schwab. Książka, o której przed premierą było bardzo głośno, książka, która była widoczna wszędzie, o której sporo można było przeczytać, zanim ona się ukazała. Tak więc nie dziwię się, że zainteresowała wiele osób, w tym również mnie. Skusiłam się, aby ją przeczytać, bo fabuła okazała się być dosyć interesująca i pomimo takiego motywu dosyć, może nie oklepanego, ale dosyć popularnego w literaturze od zawsze w zasadzie, czyli motyw paktu z diabłem, jakiejś umowy z tym bytem dziwnym, jakim jest diabeł. No, gdzieś tam w literaturze powtarzał się, jest obecny i wydaje się być czymś takim, no właśnie, oklepanym czy nieoklepanym. Zaczynając czytać Niewidzialne życie Adilaru, odniosłam wrażenie, że tutaj ten motyw został nieco odświeżony i przez to książkę czytało się bardzo dobrze. Już na początku założyłam sobie pewne rzeczy, mianowicie to, że skoro wiemy, że główna bohaterka ma 300 lat, więc sporo przeżyła, sporo widziała i zostanie nam to podane, zostanie to opisane. Czyli chodzi mi tutaj o najważniejsze momenty w historii Europy, które tutaj będą takim smaczkiem, natomiast tego nie dostałam. Zostało to jakby pominięte, bohaterka gdzieś przeszła obok nich, ona oczywiście o nich napomknęła, o nich mówi, wspomina może bardziej, ale w nich nie uczestniczy. Ja myślę, że ten, kto jest zainteresowany i kto zechce może wziąć się za czytanie Niewidzialnego życia, mniej więcej już orientuje się, że chodzi o to, że młoda dziewczyna zamieszkująca Francję XVIII-wieczną chce wyjść trochę poza ramy tego życia, które jest jej pisane i którego ona nie chce. I ucieka praktycznie sprzed ołtarza, jednocześnie zawierając pakt z mocami nieczystymi, z siłami nieczystymi, z samym diabłem, który oferuje jej wieczne życie. Adi zgadza się na to, a jakie będą tego konsekwencje, dowiadujemy się na przestrzeni tych 600 stron. I co? Ja miałam tak, że doczytawszy do strony 300, do połowy czytało mi się tą książkę rewelacyjnie. Byłam zachwycona, bardzo mi się podobała, natomiast zbliżając się ku końcowi, mogłam spokojnie przewidzieć, jakie będzie zakończenie tej książki, jakie decyzje podejmie główna bohaterka, co się może wydarzyć. Mógł sobie to czytelnik założyć, może to sobie czytelnik założyć i co? Ja też tak sobie założyłam i okazało się, że to się sprawdziło. Ta książka mogła mieć spokojnie 300 stron i dałoby się to wszystko zmieścić w tych 300 stronach i nie rozwlekać tego. No i tu takie rozczarowanie, bo ta książka w pewnym momencie stała się trochę nudna. Nie mogę odebrać tej książce tego, że opisuje ona piękną historię miłosną. Dziewczyna, która poprzez przekleństwo diabelskie zostaje skazana na zapomnienie i każdy, kto odwróci od niej wzrok, ją zapomina.
No, pewnego dnia zakochuje się. I tyle w zasadzie, nie mogę nic więcej powiedzieć, aby wam tutaj nie zdradzić, no nie zdradzić nic więcej. I ta piękna historia miłosna jest, no, chcemy ją zgłębić, chcemy w nią tak mocno wejść i śledzić każdy dzień tych bohaterów, każdy dzień spędzony razem. Ale tak jak mówię, do tej połowy ta książka cudownie się ją czyta, a w pewnym momencie ona mocno wyhamowuje. Jak dla mnie. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia po przeczytaniu tej książki. Czy nie macie wrażenia, że została ona trochę przereklamowana? Oczekiwania wobec niej na pewno były duże, a jednak no, nie sprawdziły się. I fakt, że już w połowie książki jesteśmy pewni, jak ona się zakończy, no to trochę zniechęca. I przyznam się, że ja przez tę książkę nie miałam ochoty czytać, znaczy nie miałam ochoty jej po prostu czytać w pewnym momencie. Ja ją odłożyłam, ale nie miałam też ochoty sięgnąć po żadną inną książkę. I to mnie strasznie denerwowało, bo no jeśli ktoś lubi czytać, to chyba ma tak, że po prostu każdego dnia musi przeczytać po kilka stron, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. A ona spowodowała, że ja kompletnie nie miałam ochoty na czytanie. Także cieszę się, że ona jest już za mną i że ja skończyłam. No mam taką o niej opinię, jaką mam. Jestem ciekawa Waszych opinii i tego, czy okazała się ona hitem czy kitem. A jeśli ktoś nie czytał, oczywiście nie odradzam, absolutnie, spróbujcie, bo warto sobie wyrobić o niej swoje własne zdanie. Update'uję, co czytam aktualnie. Aktualnie jestem przy 7 mężach Evelyn Hugo, jak ktoś słusznie mnie poprawił, nie Igo, ale Hugo, bardziej jest amerykańska. Książka bardzo mi się podoba, jest taka, to taka lekka dosyć obyczajówka, ale tak świetnie się ją czyta, tak dobrze. Myślę, że po Adi LaRue jest ona taką odskocznią od no, trochę przyciążkawej historii, a tutaj sobie lekka historia hollywoodzkiej gwiazdy, która miała 7 mężów. Ta historia sobie płynie i płynie, jest bardzo płynnie napisana. Czyta się ją bardzo szybko. Ja w tym momencie jestem na 350 stronie. Nie zostało mi już wiele, także pewnie niedługo przyjdę do Was z recenzją tejże książki. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Zachęcam do subskrybowania, do zostawiania komentarzy, bo nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na temat Niewidzialnego życia Adi LaRue, bo wiele recenzji, które widziałam w internecie, to były w zasadzie dobre recenzje. I okej, no każda książka ma swoje dobre i złe opinie i ma swoich odbiorców i zadowolonych i niezadowolonych. Więc piszcie, jak Wam spodobała się nowa książka Wiszłap i czy może czytaliście jakieś poprzednie książki tej autorki. Zostawiajcie komentarze, lajkujcie i zapraszam Was do kolejnego Magla Książkowego. Cześć!